Szachy, brycz, warcaby, kostka Rubika i wiele, wiele więcej. Miniony weekend był prawdziwym świętem wszystkich pasjonatów gier logicznych, a tych nie brakowało. Trzecia edycja Festiwalu Gier Umysłowych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Myślę, że to jest duże wydarzenie nie tylko w skali tej hali i Krasnodrzeńskiego, ale także przedsięwzięcie jedno z większych w Lubuskiem, jeżeli chodzi o organizację turniejów gier umysłowych. Tak skądinąd nawet takiego turnieju w naszym województwie nie ma, gdzie jest możliwość wystartowania dwóch dyscyplin sportowych, brydża i szachów. Wczoraj mieliśmy jeszcze dodatkowo różnego rodzaju gry towarzyskie, w tym kostkę Rubika. Układanie kostki na czas robi wrażenie, ale układanie jej zasłoniętymi oczyma to już sztuka najwyższych lotów. Tę do perfekcji opanował Marcin Kowalczyk, 14-krotny mistrz świata. W układaniu kostki bez patrzenia jest tak, że metoda od podstaw jest całkowicie inna. Ja jestem rekordzistą świata w układaniu kostki bez patrzenia, ale natomiast jestem bardzo przeciętnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o układanie normalne. No i vice versa, osoby, które układają normalnie bardzo szybko, nie mają pojęcia o układaniu kostki z zamkniętymi oczami. To są rzeczy, które w ogóle nie mają ze sobą nic wspólnego, poza tym, że to i to jest kostka. Metody są inne, a to dlatego, że my na zawodach mierzymy również czas zapamiętania tej kostki, co mi zajmuje 8 do 10 sekund w tym momencie. Może nie z zasłoniętymi oczyma, ale także z dużą wprawą, z kostką mierzył się Oskar Wojtyna. W układaniu kostki 3x3 zajął trzecie miejsce. Ja to od przedszkola mam kontakt z kostką, a tak to szybko układam tak od 3 lat. Rodzajów kostek jest mnóstwo, a czas dla każdego zawodnika płynie nieubłaganie. Jednak nie samą kostką człowiek żyje. Pierwszy dzień festiwalu zdominowały różne gry logiczne. Wszystko z myślą o nieco młodszych uczestnikach. Był to zarówno indywidualny, jak i drużynowy turniej klas 1-3 w skali powiatu. Było wczoraj obecnych 70 zawodników, co biorąc pod uwagę wczesny start tego przedsięwzięcia, czyli od września, października, dopiero te dzieci zaczęły naukę gry w szachy. 70 osób, jest to naprawdę bardzo duży wynik, dobry wynik i co więcej, ten wynik frekwencji przekłada się także na umiejętności sportowe. Przypomnę, że osiągnięte w ciągu krótkiego okresu czasu, bo szachy to nie jest dyscyplina, którą można się nauczyć w ciągu kilku dni. Wymaga jednak systematycznych treningów. Te starania mogą jednak przynieść wiele korzyści. Warto je wspierać. No jestem bardzo zaskoczona i to mile zaskoczona taką ilością małych dzieci, które już przechwyciły tego bakcyla gier logicznych, co będzie na pewno skutkowało w przyszłości, będzie miało w przyszłości duże znaczenie dla nich i jest to bardzo pozytywnie oceniam. Spotkanie z szachami najmłodsi mieszkańcy gminy i powiatu mają zagwarantowane już w szkole. Krasnodrzeńskie, zarówno głównie w skali miasta, ale także i powiatu, jest naprawdę w dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o promocję sportów umysłowych. My jako Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych od 2 lat zabiegaliśmy o to, żeby szachy zostały wdrożone do szkół. I tak też się stało. Od września tego roku we wszystkich szkołach gminy Krosna-Odrzańskiego, Bytnicy, a także od niedawna w Gubinie, szachy stały się przedmiotem obowiązkowym. Szachy zdominowały także drugi dzień festiwalu. Pojawił się także brycz sportowy. Trzecia edycja Festiwalu Gier Umysłowych za nami. Szczegółowe wyniki można znaleźć m.in. na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji.